Witam Państwa w piątek, 18 maja. Nazywam się Cezary Kłosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jarosław Kaczyński nie chce międzynarodowego śledztwa smoleńskiego. Posłanka Krystyna Pawłowicz wyjawiła na Twitterze, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie poparło petycji do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o zainicjowanie międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Pawłowicz zapytana o tę sprawę odpowiedziała: mam zaufanie do poglądu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nie popierał specjalnie pomysłu międzynarodowego śledztwa w sprawie Smoleńska. Nie wiadomo, kto personalnie miałby to badać, kto by ich wskazywał i tym podobne sprawy dotyczące działania takiej komisji. Wiemy też, dlaczego petycja smoleńska nie mogła się przebić do mediów państwowych, do telewizji Republika, do Gazety Polskiej i tak dalej, czy do telewizji Trwam, żeby po prostu znaleźć się w programach informacyjnych. Ci ludzie po prostu słuchają deklaracji, znaczy dyrektyw Jarosława Kaczyńskiego. Ja na przykładzie tego, co napisała pani profesor Pawłowicz, zaobserwowałem coś straszliwego, a mianowicie to, że w Polsce po pierwsze realizowane są cele nieartykułowane, bo myśmy wszyscy widzieli, że coś nie trybi ze sprawą smoleńską. Dzisiaj mamy moim zdaniem czarno na białym, co tak naprawdę nie trybi. To nie trybi wola prezesa. Po drugie, w Polsce widać jednoznacznie, że politycy to są figuranci, a tak naprawdę realizowana jest wola mitycznego prezesa, mitycznego geniusza, który o wszystkim decyduje. A po trzecie, jestem przekonany, że pan prezes traktuje Polaków jak idiotów. Dlatego, że gdyby te powody, które powodują, że pan prezes nie jest zwolennikiem śledztwa smoleńskiego, były w pełni akceptowane przez Polaków, to jestem pewny, że te powody byłyby podane do publicznej wiadomości. Natomiast te powody są przed nami utajniane. Utajniany jest sam fakt, że pan prezes jest przeciwko temu śledztwu międzynarodowemu, co świadczy, że pan prezes traktuje Polaków jak idiotów, którymi się cynicznie posługuje do realizacji jakichś swoich zupełnie nieartykułowanych celów. To jest dla mnie przerażający obraz tego człowieka. Przychodzą mi różne rzeczy do głowy. Między innymi to, że Jarosław Kaczyński uznał, że nie można zadać ostatecznego ciosu ekipie Tuska, bo to jest bardzo dogodny partner do prowadzenia takich kolejnych walk bokserskich ze znanym sobie przeciwnikiem. A drugie, to myślę sobie, że prawdopodobnie jakaś umowa rzeczywiście z Berlinem została zawarta, tak mi się wydaje, a która gwarantuje utrzymanie takiego politycznego status quo w Polsce. Ośrodki medialne, zwłaszcza będące w zakresie kontroli pani Merkel, niemieckie na terenie Polski, będą pielęgnować Prawo i Sprawiedliwość jako niepodważalnego tutaj hegemona na prawicy i jedyną partię przez kolejne lata, która może być spokojna o swój byt, a z drugiej strony gwarantuje to Niemcom realizację swoich interesów z Rosją, która nie jest skompromitowana w wyniku wskazania winnego, tak już bez żadnych wątpliwości. Świadczy to o tym jednoznacznie, że jednak Polska jest zakładnikiem interesów państw Unii Europejskiej, starych państw, takich liderów jak Niemcy czy Francja. Stany Zjednoczone przeciwko Nord Stream 2. Departament Stanu USA ponownie wypowiedział się przeciwko realizacji projektu rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2. Sandra Otkirk, pełnomocniczka do spraw energetycznych amerykańskiego Departamentu Stanu, powiedziała w Berlinie, że Stany Zjednoczone będą działać na rzecz zatrzymania budowy rosyjskiego gazociągu, ponieważ ta inwestycja zwiększa szkodliwe wpływy Rosji w Europie. Użyjemy naszej całej siły przekonywania, aby to osiągnąć. Cieszylibyśmy się, gdyby ten projekt nie został zrealizowany, stwierdziła Otkirk i zapowiedziała, że na razie Ameryka stawia na siłę przekonywania na drodze dyplomacji. Ale udział w budowie gazociągu grozi nałożeniem amerykańskich sankcji na firmy związane z tym projektem.
Trump ostro krytykuje Niemcy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po raz kolejny skrytykował Niemcy za niewywiązywanie się ze zobowiązań wobec NATO. Podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem Trump podziękował 7 krajom NATO, które przeznaczają na obronność 2% swojego PKB, w tym Polsce. Ale przypomniał, że ciągle czeka na pozostałe 20 państw, aby wypełniły to wymaganie. Szczególnie zaznaczył, że Niemcy są wielkim beneficjentem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a od dawna nie wydają wymaganych kwot. Niemcy przeznaczają na obronność zaledwie 1,3% swojego PKB. Trump zwrócił uwagę, że równocześnie Niemcy wydają mnóstwo pieniędzy na gaz od Rosji. Prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany o wypowiedź Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, który powiedział o Trumpie: z takimi przyjaciółmi nie potrzeba wrogów. Mogę to odwrócić. Unia Europejska była okropna wobec Stanów Zjednoczonych w sprawie handlu. Byli okropni dla naszych pracowników. W zeszłym roku mieliśmy z Unią Europejską 151 miliardów dolarów deficytu. Unia Europejska, obok Chin i paru innych, traktuje nas w sprawach handlu tak źle, jak tylko można. Stawiają handlowi bariery. Nie pozwalają naszym rolnikom sprzedawać produktów w Unii. Bardzo ciężko jest sprzedawać do Unii Europejskiej samochody, ale Unia, w tym przypadku Niemcy, zalewa Stany Zjednoczone swoimi Mercedesami i BMW bez żadnych przeszkód. Płacą maleńkie podatki, podczas gdy Unia Europejska nakłada ogromne podatki, ale nawet ich nie chce. Nie chce samochodów, nie chce produktów. W zeszłym roku straciliśmy 151 miliardów dolarów w handlu z Unią Europejską. Także mogą mnie przezywać jak chcą. Na ich miejscu też bym siebie przezywał, bo to już dłużej nie potrwa. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan rozmawiał w środę telefonicznie z papieżem Franciszkiem. Tematem rozmowy była sytuacja w Strefie Gazy. To już trzecia rozmowa telefoniczna islamskiego przywódcy z głową Kościoła katolickiego w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Turecki prezydent wyraził zaniepokojenie sytuacją w Izraelu, powiedział, że wydarzenia w Strefie Gazy będą głównym tematem dzisiejszego nadzwyczajnego spotkania Organizacji Współpracy Islamskiej w Stambule. Erdogan rozmawiał w tej sprawie także z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W środę podczas audiencji ogólnej papież poruszył temat Strefy Gazy. Powtarzam, że nigdy używanie przemocy nie prowadzi do pokoju. Wojna przyzywa wojnę, przemoc przyzywa przemoc. Zachęcam wszystkie zaangażowane strony i społeczność międzynarodową do ponowienia starań, by zwyciężyły dialog, sprawiedliwość i pokój, powiedział Franciszek. Towarzysz Franciszek bredzi. Bredzi z tego powodu, że druga wojna światowa skończyła się z tego powodu, że ktoś używał przemocy przeciwko przemocy. I niech Franciszek nie opowiada bzdur, że było inaczej. I każda wojna kończy się zawsze w ten sam sposób, że ktoś sprawiedliwy bierze miecz w swoje łapy i ucina łeb temu, kto jest niesprawiedliwy. Inaczej się nie kończy żadna wojna na świecie. I nie, co tu można więcej skomentować? Tak jest od zawsze. Si vis pacem parabellum. Tak mówili Rzymianie, ta reguła obowiązuje od tysięcy lat. Koniec. Franciszek jest fanatycznym pacyfistą. W istocie być może komunistą, czy może nawet nie być może, bo on sam o sobie mówi komunistą. Na tak mówi nie, na nie mówi tak. Naprawdę, słuchanie tego człowieka jest niebezpieczne. Szef Hamasu Ismail Haniyeh zapowiedział dziś kontynuację masowych protestów na granicy Izraela ze Strefą Gazy. Putin powiedział, że zagraniczne wojska będą wycofywać się z Syrii. Wczoraj w Soczi spotkali się prezydenci Rosji i Syrii Władimir Putin i Bashar al-Assad. Jak relacjonował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, prezydenci omawiali kolejne wspólne kroki. Po rozmowach Władimir Putin gratulował Asadowi objęcia kontroli nad kolejnymi obszarami Syrii, a Asad dziękował za stałe wsparcie Rosji, szczególnie rosyjskich sił powietrznych. Obaj prezydenci stwierdzili, że już czas na rozpoczęcie w Syrii procesu politycznego. Asad zapowiedział rozpoczęcie prac nad zmianami w konstytucji.
Prezydent Rosji stwierdził, że zakłada, iż w związku ze znaczącymi zwycięstwami armii syryjskiej i rozpoczęciem aktywnej fazy procesu politycznego, siły zagraniczne będą wychodzić z terytorium Syryjskiej Republiki Arabskiej. Wycofanie nie będzie dotyczyć sił rosyjskich, ponieważ Rosja posiada w Syrii stałe bazy wojskowe w Chmeimim i w Tartusie. W zeszłym roku podpisano umowy o utrzymaniu rosyjskich baz przez najbliższe 50 lat. Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się dziś w Soczi z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Po rozmowach Władimir Putin oświadczył, że wraz z kanclerz Niemiec polecili resortom dyplomacji swoich krajów ponowne podjęcie prac nad powołaniem misji ONZ w Donbasie. ONZ miałaby wesprzeć obserwatorów OBWE, którzy już są we wschodniej Ukrainie. Ponadto Putin zapewnił, że budowa Nord Stream 2 nie oznacza zatrzymania tranzytu gazu przez Ukrainę. Dostawy będą kontynuowane, jeśli okażą się uzasadnione ekonomicznie, powiedział prezydent Rosji. Władimir Putin w przyszłym tygodniu ma się spotkać z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Japonii Shinzo Abe i premierem Rumunii Rumenem Radnewem. I to wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny serwis w poniedziałek o 18:00. A teraz Kowalski i Chojecki odpowiadają.